Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. To jest mój pierwszy raz na strefie chwały, mam nadzieję, nie ostatni miało być pod namiotem trochę jest tak pod namiotem podobno temperatura jest podobna kochani nie chcę przedłużać bo nie ma tak wiele czasu nie mam tak wiele czasu żeby dzielić się z wami słowem a chciałbym przekazać to co czuję gdzieś bardzo mocno w moim sercu i co wie, że jest bardzo ważne dla nas. Więc, taką pierwszą rzeczą, którą chciałbym, o którą chciałbym Was poprosić, czy do której zachęcić, to to, żebyście odwrócili się do osoby po prawej albo po lewej stronie. Może jesteście gdzieś w domu, jesteście gdzieś w jakimś miejscu publicznym, spróbujcie. Może, może do, coś dobrego z tego wyjdzie i możesz powiedzieć osobie, która jest obok, na przykład po prawej stronie, Pan Bóg chce się Tobą posłużyć. Może komuś po lewej, Pan Bóg chce się Tobą posłużyć. I Gołani, to jest prawda, która, która jest bardzo mocno wypisana w moim sercu. Wierzę w to, że Pan Bóg chce się posłużyć każdym i, i to nie wcale jakimś specjalnym bohaterem, herosem wiary, bo gdyby Pan Bóg posługiwał się tylko doskonałymi osobami, to na pewno ja bym tutaj nie stał. Mam gdzieś sporo rzeczy, nad którymi pracuję cały czas i końca nie widać, ale wierzę w to bardzo mocno, że Pan Bóg szuka w nas jednej rzeczy, która nas predysponuje do tego, żeby on mógł się nami posłużyć. To jest serce, które chce. To jest serce, które jest szczere, to jest serce, które jest prawdziwe i serce, które e, przed Bogiem nie udaje. Można wiele razy w życiu upadać, można wiele razy gdzieś potykać się o te same błędy, problemy, e, ale kiedy człowiek zachowuje swoje serce bez kompromisu, to znaczy, być może się potkniesz, być może zgrzeszysz po raz setny, ale jeśli twoje serce naprawdę mówi: Boże, ja chcę za tobą iść, ja chcę do ciebie wracać raz po raz, raz po raz, to choćbyś stracił do siebie już e, cierpliwość, Pan Bóg tą cierpliwość dalej będzie miał. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili na samym początku do Ducha Świętego, poprosili go o to, żeby on sam dotknął naszych serc tak jak chce. Więc zachęcam Was, żebyście wyciągnęli swoje ręce tam, gdzie jesteście, i pomodlili się szczerze z serca. I zachęcam Was, możecie powtórzyć za mną Duchu Święty. Zapraszam Cię przyjść i uczyń ze mną, co chcesz. posłuchaj się mną jak chcesz, staję dziś do Twojej dyspozycji. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. To jest wbrew pozorom bardzo niebezpieczna modlitwa, bo nigdy nie wiesz, co się po niej stanie, nigdy nie wiesz, co uczyni Duch Święty, kiedy naprawdę go zaprosisz. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć o pewnym narzędziu, które Pan Bóg nam zostawił, nam wierzącym, nam żyjącym w kościele, do tego, żeby być skutecznym w naszym świadczeniu o Panu Jezusie, do tego, żeby być skutecznym w naszej ewangelizacji, żeby być skutecznym chrześcijaninem, bo myślę, tego dzisiaj najbardziej potrzebujemy, by zdobywać ludzi dla Chrystusa, by przekonywać ludzi o tym, że Chrystus naprawdę jest, że naprawdę żyje i że naprawdę ma wpływ na moje i na Twoje życie. I chcę Wam powiedzieć, kiedy sobie tak myślałem dzisiaj o samych początkach mojej drogi z Panem Bogiem, to był 2007 rok, kiedy szczerze oddawałem życie panu Jezusowi, chodząc całe swoje życie do kościoła, tak co niedzielę, co niedzielę, co niedzielę, ale to była godzina w niedzielę i koniec, to było moje życie z Bogiem. I kiedy pamiętam, w 2007 roku zaprosiłem Jezusa do, do swojego serca, Jego miłość zalała mnie tak bardzo, Pamiętam, to, był, to, była no, to, był noc, to była noc, 26 maja 2007 roku, gdzie doświadczyłem jego miłości tak bardzo, że już nigdy nie chciałem wrócić do starego. Wiedziałem, że moje życie bez tego żywego doświadczenia jego miłości będzie puste. To jest tak, jakbyś się napił oryginalnej Coca-Coli, a potem poleciał do biedronki po hop kolej i wiesz, że to nie jest to samo. Nie chcesz wrócić do starego, nie chcesz wrócić do podróby, bo, bo wiesz, że jest coś więcej. I, i ja wtedy pamiętam, wołałem Boże. Wyciągałem ręce do niego, wołałem: Boże, nieważne za jaką cenę, nieważne jak wielką cenę będę miał do zapłacenia. Jako piętnastolatek wołałem, więc to było szalone. Nie wiem, czy do końca byłem świadomy tej modlitwy, ale była szczera. Powiedziałem: Boże, nieważne za jaką cenę, nieważne jaką cenę przyjdzie mi zapłacić, ja chcę być w środku tego, co będziesz czynił w Polsce. Nikt mnie nie znał, nas w ogóle nikt nie chciał, naszej wspólnoty, tam proboż to w ogóle też y, pierwszy proboż, bo teraz jesteśmy w innej parafii, dali nam kluczek do salki, ale generalnie lepiej jakby nas nie było tam, y, niż jakbyśmy byli. Więc banda takich oszołomów, kilkunastu spotykaliśmy się i chcieliśmy uwielbiać Boga y, i w zamian usłyszeliśmy, no ale co tam może z tego być dobrego. nie? I, i robiliśmy to, i robiliśmy to. I dla mnie tak patrząc właśnie wstecz. Ujmuje w Bogu mnie to, że, że on zobaczył serce. On nie zobaczył możliwości. Ja nie miałem wujka biskupa, ja nie miałem jakichś znajomości, które by mi załatwiły ewangelizację, jakieś takie wejścia na wydarzenie. Ja marzyłem o tym, żeby o Jezusie było głośno. Ja marzyłem o tym, żeby słyszały o nim stadiony. Jeszcze wtedy nie było stadionu narodowego. I pamiętam, jak się budował narodowy. Chodziliśmy gdzieś wokół i modliliśmy się. Panie, stwórz tutaj jakąś przestrzeń, kiedy już wybudują ten stadion, żeby można było tutaj głosić, żeby imię Jezusa było wywyższone. Więc szliśmy, ludzie na nas dziwnie patrzyli, bo my tak dość żywiołowo się modliliśmy. I po paru latach miałem okazję po raz pierwszy i po raz drugi głosić Słowo Boże, właśnie na stadionie narodowym, i to było dla mnie niezwykłe. I to mi pokazuje, że jeśli Bóg znajdzie człowieka który naprawdę chce mu służyć, który nie patrzy na koszty, który nie patrzy na cenę i nawet nie wie, czy sam da radę. Ale jeśli ma serce, które jak Maryja mówi mu tak, to Bóg nie wzgardzi takim sercem. Amen? Bóg nie wzgardzi takim człowiekiem. Bóg naprawdę chce uczynić wielkie rzeczy, a Słowo Boże mówi, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. I chcę Wam właśnie dziś powiedzieć o narzędziu, o narzędziach, które Pan Bóg nam daje, byśmy byli skuteczni. I tymi narzędziami do głoszenia Ewangelii dzisiaj w dzisiejszych czasach są charyzmaty Ducha Świętego. I chcę wam przeczytać pewien fragment, który znalazłem przygotowując się do tego naszego spotkania. To jest fragment, yy, będzie brzmiało mądrze, uwaga, z dekretu apostolstwie świeckich Soboru Watykańskiego II. Przeczytam wam, co jest w tym dekrecie napisane. To są bardzo yy, mocne słowa. Z przyjęcia charyzmatów nawet zwyczajnych, rodzi się dla każdego wierzącego prawo i obowiązek używania ich w kościele i w świecie. Dla dobra ludzi i dla budowania kościoła w wolności ducha świętego, który wieje tam, gdzie chce. A zarazem w zjednoczeniu z braćmi w Chrystusie, zwłaszcza ze swymi pasterzami. To mówi nam Kościół. To jest bardzo ciekawa rzecz. Mówi do nas świeckich bo my jeszcze, myślę, powoli wychodzimy dopiero z kompleksu, że jestem świecki i nic nie mogę w Kościele. A Kościół przez Sobór Watykański II przychodzi i mówi nam bardzo mocno, świeccy liczymy na was. Świedcy, chcemy, żebyście byli w ogniu dla Ducha Świętego, w ogniu Ducha Świętego. Chcemy, żebyście głosili, żebyście byli świadectwem. W katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać takie zdanie, gdzie jest napisane, że świeccy dojdą tam, gdzie być może w swojej ewangelizacji nie dotarliby kapłani. Bo jesteśmy posłani do wielu różnych miejsc, gdzie Kościół jest tak hierarchicznie rozumiany, no, średnio widziany w, w różnych miejscach. I Pan Bóg posyła nas, żebyśmy byli światłem, żebyśmy byli solą ziemi i żebyśmy zarażali miejsca, do których idziemy. I co jest napisane w tym fragmencie, który przeczytaliśmy? Kościół mówi: Do nas, do świeckich że mamy prawo i obowiązek używania charyzmatów, czyli darów Ducha Świętego. Mamy prawo i obowiązek. Prawo, czyli możliwość, że w kościele jest przestrzeń na to, żeby świeccy posługiwali charyzmatami, ale słowo obowiązek to już nie jest tylko możliwość. To jest wręcz zobowiązanie. I mowa tu o charyzmatach tych zwyczajnych, jak służba innym, pomaganie innym w jakikolwiek sposób możemy, ale też tych mowa jest o charyzmatach nadzwyczajnych, czyli tych charyzmatach, które daje duch święty, żeby zadziwić ludzi w świecie, żeby zadziwić ludzi, którzy być może wahają się, czy Pan Bóg jest, czy go nie ma. I czytamy dalej, że są takie dwa kierunki posługi charyzmatami. To jest kierunek do wewnątrz, czyli żeby budować kościół. Tych, którzy już się gromadzą, tych, którzy już wierzą w Chrystusa, to jest jedna noga, jeśli chodzi o posługę charyzmatami, jest druga noga, która, jeśli chodzi o posługę charyzmatami to jest posługa na zewnątrz. To jest posługa wśród ludzi, którzy nie znają Chrystusa, ludzi, którzy, do których być może nie da się inaczej dotrzeć i nie da się ich w jakiś inny sposób potrząsnąć. I, i chcę Wam powiedzieć, że w ostatnim czasie, gdzieś w moim życiu, Poczułem w swoim sercu inspirację, to trwało około pół roku, do posługi jeszcze innymi charyzmatami niż charyzmat tylko uzdrawiania, bo, bo gdzieś w tym darze, w tym charyzmacie Pan Bóg mnie kształtuje od wielu lat i widziałem bardzo wiele znaków, które Pan Bóg uczynił w dziedzinie uzdrowienia, wiele nawróceń, które były konsekwencją powrotów do, do kościoła, które były konsekwencją tego charyzmatu, który się objawiał. Ale ostatnio zacząłem wołać do Boga: Boże, ja chciałbym, mam takie pragnienie w sercu. Żeby Cię lepiej słyszeć, żeby lepiej słyszeć Twój głos, żeby moje uszy były otwarte i żebym posługiwał charyzmatem proroctwa jeszcze bardziej. Bo wiem, że jeśli Ty mi powiesz coś na temat jakiejś osoby, czego ja nie mam prawa wiedzieć, to musi zrobić wrażenie na kimś i musi postawić go przed decyzją: no to Chrystus jest, czy go nie ma. I zacząłem się o to modlić i powiem wam, zacząłem widzieć na kolejnych posługach, wyjazdach, na które trafiałem. Niesamowite świadectwa. Powiem Wam jeden taki z brzegu. Pojechałem niedawno do Lublina, do, do jednej ze wspólnot, która posługuje bardzo szeroko w całym kraju, ale też za granicą. I głosiłem im rekolekcje takie jednodniowe, dzień formacji. I podczas Eucharystii, kiedy byłem już zmęczony, siedziałem sobie na tej Eucharystii i już mówię, jestem tak zmęczony, żeby coś duchowego usłyszeć na zmęczeniu, to. to to tak mi się nie kleiło. Mówię, coś będzie, chyba, tak już, już zlatuję w dół, zjeżdżam w dół. Chyba najlepszy czas dnia już minął. Ale siedziałem taki zmęczony i nagle zobaczyłem na Eucharystii w sercu obraz Wielkiej Brytanii. To było ciekawe, bo siedzę na Eucharystii i nagle widzę obraz y, Wysp Brytyjskich i tak mówię: Boże, czy chodzi o jakiś pojedynczy kraj, czy chodzi o, o wyspy jako całość. I zobaczyłem na tle tych wysp obraz miecza takiego wielkiego miecza. Mnie mówię, no fajnie, że obraz widzę, ale o co chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. I kiedy głosiłem drugą konferencję, kończyłem już i mówię, Panie, pokaż mi jakąś osobę, co chcesz powiedzieć tej osobie. Pokaż mi jakiś przykład, jakiś konkret, co mam jej powiedzieć. I zobaczyłem dziewczynę, która stała z tyłu. Stała z tyłu, tak, taka cichutka, gdzieś tam w cieniu. I jak na nią spojrzałem, poczułem w sercu, że Pan Bóg mówi: Masz słowo do niej. I to jest ciekawe, że Pan Bóg nie da Ci od razu całego zdania. Pan Bóg nie da Ci od razu wszystkiego, bo byśmy się czuli wtedy fajnie, nie? Mam całe słowo i super, opowiem Ci. Pan Bóg patrzy, czy zrobisz, czy powiesz A. A jak powiesz A, to on powie B. I tak sobie generalnie razem współpracujecie. I kiedy powiedziałem, mam do Ciebie słowo, nagle zobaczyłem obraz i całe zdanie. I powiedziałem jej tak. Wierzę, że Pan Bóg mówi do Ciebie, że już dosyć stania z tyłu, już dosyć stania gdzieś. W cieniu i on bierze cię za rękę. Widziałem, jak on bierze ją za rękę, bierze ją do przodu i mówi: To jest czas działania, to jest czas, w którym sprawdziłem Twoje serce i posyłam cię dalej. I mówię: To jest ciekawe, bo widzę w Twoim ręku miecz. I powiedziałem im: Wiecie co? Bo ja przed chwilą na Eucharystii widziałem miecz nad Wielką Brytanią. I nagle wszyscy się zaczęli śmiać. To już wiesz, że coś to miało jakieś znaczenie. Mówię: O, o co chodzi? I oni powiedzieli: No właśnie, posłaliśmy dopiero co tą dziewczynę do Anglii żeby była naszym przedstawicielem naszej wspólnoty w Anglii, by głosiła na całą Anglię. Ja nie miałem prawa wiedzieć o niej nic, mi nikt o niej nic nie powiedział. E, I ta dziewczyna była tak poruszona, ona wiedziała, że Bóg ją tam wysłał, a nie tylko wspólnota. To było dla niej tak wielkie potwierdzenie, że ktoś, kto jej nie zna, nie ma o niej nic, jakby żadnego pojęcia, mówi, co jest Bożą Wolą i co Bóg teraz w jej życiu czyni. I to było coś naprawdę niezwykłego. I, I zadajcie sobie pytanie: czy to by was nie zbudowało? Czy to by nie zbudowało waszej wiary? Czy nie wzrosłaby w Was wiara, że Bóg widzi Twoje życie, że Bóg widzi Twoje decyzje, że Bóg widzi to, co czynisz w swojej posłudze dla Niego i że to One naprawdę Cię posyła? Więc charyzmaty służą do budowania Kościoła wewnątrz. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy my przestajemy służyć ludziom na zewnątrz charyzmatami. Naprawdę mamy tak ogromny potencjał przez charyzmaty i dary Ducha Świętego, by docierać do niewierzących. Przez właśnie dar proroctwa, dar uzdrowienia, że jeśli tego nie robimy, jeśli tylko modlimy się o uzdrowienie wewnątrz naszych wspólnot, jeśli tylko modlimy się o słowo dla kogoś wewnątrz naszych wspólnot, to marnujemy ogromny potencjał, który Chrystus nam zostawił do ewangelizacji. Święty Paweł powiedział, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Ludzie potrzebują doświadczyć mocy, a nie jedynie usłyszeć teorię. I, i po, przypomniała mi się taka historia, która potwierdza to, że potrzebujemy iść na zewnątrz. Któregoś razu yy, dostałem maila z redakcji czasopisma, którego się nie spodziewałem, bo dostałem maila z redakcji faktu. To nie był gość niedzielny, to nie była niedziela, bo prosili mnie o świadectwo. Ja mówię, chyba im się maile pomyliły, nie wiem, co się stało, bo w fakcie wiecie, różne rzeczy, nie tylko fakty piszą. I. I tak się zastanawiałem, iść czy nie i zapytałem proboszcza, bo zawsze przed jakimkolwiek wyjazdem muszę go zapytać. I myślę sobie, na bank się nie zgodzi. I on mówi, a Marcin idź. <grym> więc tak się śmiałem, bo mówię, no mnie posłał, sam został, więc pewnie nie poczuł żadnego ciężaru tego zaproszenia. I ja pojechałem, dziewczyna powiedziała właśnie, która mnie zapraszała, mówi, oglądam twoje kwadransiki ze słowem, yy, karmię się tym słowem, super, chciałem, żebyś przyjechał, żebyś przyjechał. I, i ten wywiad puścimy w takie miejsce, że tam Pana Jezusa jeszcze nie było, gwarantuję ci. I, I przyjąłem to zaproszenie, pojechałem, podzieliłem się świadectwem i później ona mówi, wiesz Marcin, co, bo jest taka sytuacja, yy, dziewczyna na górze, która pracuje w tej redakcji, ma chorą rękę, ma chory bark i nie może normalnie pracować, a to już trwa ponad dwa lata. Yy, I spytała, czy nie mógłbyś przyjechać na górę i się pomodlić, w sensie windą, więc daleko jazdy nie było. Yy, I pojechałem na górę faktycznie ja byłem taki w ogóle zadowolony, bo, bo tam redakcja przeglądu sportowego, ja, ja stary sportowiec, więc ja po AWF w ogóle, więc bardzo mi się podobało, że w końcu tam poszedłem, zobaczyłem, jak to, jak to wszystko się dzieje. I, I w pewnym momencie podchodzimy do tej dziewczyny, ona mówi, no tak, to jest to ramię, które dwa lata boli non-stop i czy możecie się pomodlić? W ogóle była nieskrępowana, że to redakcja faktu, że to praca, że to... I położyliśmy na nią ręce, tak jak Pan Jezus powiedział, że będziemy kłaść ręce na chorych, oni odzyskają zdrowie. I zaczęliśmy się za nią modlić bardzo prosto: Niech w imieniu Jezusa to ramię będzie uzdrowione. Panie, w Twoje imię, niech Twoja miłość wypełni jej serce i daje jej taki fizyczny znak tego, że ją, że ją kochasz. Niech w imieniu Jezusa to ramię będzie sprawne. Amen. I ona otworzyła oczy, zaczęła sprawdzać swój, swój bark, i łzy zaczęły cieknąć jej po policzkach. I mówi: dwa lata, a teraz nie ma bólu. Dwa lata to trwało. Więc my z powrotem uściskaliśmy się, winda w dół. Pani, która, ta kobieta, która mnie zaprosiła, mówi Boże, to w naszej redakcji się stało. I taki jedzie, taka przejęta na dół. E, I jedziemy jeść tego kotleta, więc zjedliśmy kotleta, bo postawiła mi obiad za to wszystko. I jemy, 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 kończymy już kotleta, mamy wychodzić. I w pewnym momencie zjeżdżają, zjeżdża trójka osób windą i mówią, ta dziewczyna na górze opowiada wszystkim, co się przed chwilą stało. Wszystkim. I mamy takie pytanie: Czy nie mógłbyś przyjechać jeszcze raz na górę i się za nas pomodlić? W redakcji niekatolickiego czasopisma, do którego Pan Jezus nie ma za często wstępu. I, i pojechaliśmy na górę. Finał był taki, żeby nie przedłużać tej całej historii ale finał był taki, że. Sześć albo pięć osób, z tego co pamiętam, oprócz tego, że doświadczyli fizycznej ulgi i kolejnego uwolnienia od bólu, które, który trwał w, u niektórych z nich już przez parę lat, to kiedy na końcu zapytałem, całej piątki czy szóstki, kto z was chciałby dzisiaj zaprosić tego Jezusa, który to przed chwilą zrobił do serca? Wszyscy powiedzieli ja. I efekt mieliśmy taki, jak po paru dniach czy paru tygodniach seminarium odnowy w Duchu Świętym w Kościele, czy seminarium wiary. A to się zadziało przez jeden poranek w redakcji jakiejś anty-w ogóle często katolickiej yy, gazety. I to było coś niezwykłego. Bóg pokazał, że przez jedno doświadczenie jego mocy, przez przejaw charyzmatów. On może dotknąć serca tak mocno, że nie będziesz potrzebował teraz nie wiadomo ile czasu. To jest właśnie to, co święty Piotr uczynił chwilę po zesłaniu Ducha Świętego. Piotr, który wcześniej nie porywał wielkich tłumów, wychodzi i nawracają się tysiące ludzi. To jest możliwe dzięki obecności i dzięki mocy Ducha Świętego. I chcemy dzisiaj powiedzieć o tym, i chcemy modlić się też o to, Podczas tego całego naszego spotkania, by Duch Święty nas odnowił, by odnowił w nas pragnienie ewangelizacji, by odnowił w nas pragnienie takiego żywego spotkania z Chrystusem, które sprawi, że nasze życia nigdy nie będą takie same. A kiedy Ty sam doświadczysz tej mocy, to będzie dla Ciebie naturalne, że będziesz chciał się nią dzielić, dzielić miłością, a Pan będzie tą miłość potwierdzał swoją mocą przez uzdrowienie, przez proroctwo. I kończąc już, wiecie, czasami jest taka kłótnia pomiędzy tymi, którzy mówią na, na podstawie pierwszego listu do Koryntian 13, 14 rozdziału o miłości i o charyzmatach. Jedni mówią, tylko miłość się liczy. Ja nie potrzebuję charyzmatów, ja nie potrzebuję darów ducha. To miłość jest najważniejsza. I jasne, że miłość jest najważniejsza, ale prawdziwe posługiwanie charyzmatyczne zaczyna się i bierze się z miłości do drugiego człowieka. I kończy się na doświadczeniu miłości. Każda z tych osób, która doświadczyła posługi charyzmatycznej w tych historiach, doświadczyła miłości Chrystusa. I ten Chrystus chcecie dzisiaj dotykać, chcecie dzisiaj uzdrawiać, chcecie uwalniać, bo to jest Jego natura. On Cię kocha i ma plan dla Twojego życia. I dzisiaj chcemy się otworzyć. W tym czasie uwielbienia, w tym czasie modlitwy, przez cały ten wieczór, otwórzmy się na to, co Pan dla nas przygotował. Amen. Więc powstańmy na sekundę, jeszcze poprowadzę nas w modlitwie i zaraz będziemy uwielbiać Pana. Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz, byś poprowadził ten wieczór, byś poprowadził nas w uwielbieniu Ciebie, w chwaleniu Ciebie. Daj nam dzisiaj podejść tak blisko, jak jeszcze nigdy Ciebie nie byliśmy i prosimy Cię, rozpal nasze serca Twoją miłością. Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam dzisiaj doświadczyć tego, że jesteśmy tak bardzo kochani, tak bardzo blisko w Twoim sercu, tak bardzo mocno chcesz nas dotykać swoją mocą, swoją miłością. Przyjdź, Duchu Święty. I dzisiaj oddajemy Ci się w tym uwielbieniu i razem z Maryją, razem ze świętymi chcemy wielbić Ciebie, Panie, bo jesteś godzien chwały i czci. Amen. Jedno. Cię, chociaż tak wiele...